Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Witam Cię bardzo gorąco na kanale Akademia Wychowania. Dzisiaj dostaniesz ode mnie ostateczne rozwiązanie problemu, który polega na tym, że Twoje dziecko nie chce mieć zębów, gdzieś tam z tej skądinąd prostej czynności wychodzą różne problemy, jakieś takie nieprzyjemne sytuacje, wieczne proszenie się dziecka, czy też jakieś takie przepychanki. To jest całkowicie bez sensu. Ja dzisiaj w tym nagraniu pokażę Ci trzy podstawowe błędy, które rodzice popełniają, a które tutaj poniekąd uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na tym polu i dostaniesz ode mnie 7 bardzo konkretnych technik, które działają. To będzie absolutna górka, to są rzeczy, które działają absolutnie najlepiej, a jak tutaj ten ranking, że tak powiem, został stworzony, no wynika to wszystko, co ja Ci tutaj mówię, z mojego osobistego doświadczenia, pracy z rodzicami i dziećmi w ich własnych domach. Tak więc wszystko, o czym ja Ci tutaj opowiem, dziesiątki razy przynajmniej testowałem osobiście, no i właśnie na tym tutaj będę się opierał, na czystej skuteczności w praktyce. Zanim przejdę dalej, napisz koniecznie w komentarzu, jaka metoda Twoim zdaniem jest najskuteczniejsza, co Tobie najlepiej działa, albo co Tobie w ogóle wydaje się, że najlepiej by zadziałało, bo ciekawy po prostu jestem, jakie tutaj będziemy mieli pokrycie z tym materiałem, który za chwilę Tobie tutaj przedstawię. Dobra, zaczynamy. Jakie są podstawowe błędy, czego należy unikać? Najgorsze chyba, co Ty możesz zrobić jako rodzic, to jest powtarzanie w kółko dziecku tego samego. Czyli jeżeli Ty powiesz dziecku raz, maksymalnie dwa, powiesz, no proszę umyć zęby, no to nie powtarzaj tego 3., 4., 5., 50., 100. raz, bo zawsze osiągniesz efekt odwrotny od zamierzonego. No bo wtedy Ty po prostu uczysz dziecko niesłuchania Ciebie. Czyli osiągasz nie do końca to, co osiągnąć chcesz, no bo Twoje dziecko po prostu, które obserwuje jakieś związki przyczynowo-skutkowe w świecie, który je otacza, no widzi, że nie ma takiego związku pomiędzy tymi Twoimi słowami, a tym, że ono coś robi, no i poniekąd uczy się niesłuchania Ciebie. Tak więc jakby mówisz raz, maksymalnie dwa i przechodzisz do tego, żeby przekonać dziecko do umycia zębów w jakiś inny sposób. No dzisiaj oczywiście te sposoby Ci podam. Jaki jest inny, bardzo popularny, bardzo często popełniany błąd, którego warto się wystrzegać, to jest wpadanie w jakieś takie emocje. To znaczy, jeżeli Twoje dziecko widzi, że Ty się, krótko mówiąc, wkurzasz, denerwujesz, irytujesz, że tracisz nad sobą kontrolę, no to paradoksalnie również doprowadzi to do tego, że problem będzie się coraz częściej powtarzał. Dziecko jest jeszcze za małe, żeby na takiej drodze, nazwijmy to empatycznej, no gdzieś tam właśnie wczuć się w Ciebie, tak poczuć tą frustrację, że to jest tak naprawdę niefajne, kiedy ono robi problemy na każdym kroku. Tak, i jakby dziecko patrzy na to w prostszy sposób, że coś się dzieje, tak? Dzieje się po prostu jakiś ferment, poruszenie, tak? Że tutaj emocje w ogóle się pojawiają. Nie wchodząc w głębsze mechanizmy psychologiczne, no efekt jest taki, że jeżeli Ty stracisz nad sobą kontrolę, to jakby będziesz wzmacniać tendencję Twojego dziecka do tego, żeby ignorowanie Ciebie tutaj, jeśli chodzi o Twoje prośby o mycie zębów, no powtarzało się coraz częściej. I trzeci, niezwykle często popełniany błąd polega na tym, że rodzice znowu mierzą dzieci swoją miarą i troszkę traktują dzieciaki jak takich dorosłych, którzy są niżsi i mają mniej lat doświadczenia za sobą. No to nie do końca tak jest, no dzieci jednak działają w inny sposób niż osoby dorosłe. Co to za błąd? To jest próba oparcia się tylko i wyłącznie, podkreślam, tylko i wyłącznie na logicznym, racjonalnym tłumaczeniu dziecku, dlaczego właśnie coś tutaj trzeba właśnie zrobić, te zęby umyć. Jakby rodzice podają setki logicznych argumentów, tak? Bo zęby Ci się zepsują, tak? Bo będzie brzydko pachniało z buzi i tak dalej, i tak dalej. I żebyśmy zrozumieli się dobrze, trzeba takie argumenty podawać, no bo to jakby poszerza wiedzę dziecka o świecie. Jasne, że tak, ale błędem jest przekonanie, że jeżeli, że tak powiem, no po podaniu pierwszego, drugiego takiego argumentu dziecko, że tak powiem, nie wystartuje do tej szczoteczki, nie zacznie mieć zębów, to jakby znowu błąd polega na tym, że Ty ciągniesz to, że podajesz tych argumentów jakąś strasznie dużo, gdzie to już po prostu nie działa i działać nie zacznie. Tak więc zaczynasz od argumentów, wdrażając inne metody, tutaj taki argument należy dodać, ale nie należy na tym kończyć i próbować tylko i wyłącznie na tym się oprzeć, no bo niestety wyłożysz się na całej linii. Okej, jeszcze w bonusie jeden błąd z takich najczęstszych Ci dodam.
Nie mów dziecku głupot. To znaczy, jak ty zaczniesz opowiadać jakieś pierdoły, że w zębach zalęgną się robaki, jeżeli zostaną nieumyte, no to również no, na dłuższą metę twoje dziecko po prostu połapie się, że ty no, mówisz jakieś straszne głupoty, które nie pokrywają się z rzeczywistością. Po prostu będziesz tak podkopywać swój autorytet, to również jest źle działa. Zresztą no, tutaj nie chodzi o to, żeby dziecko wystraszyć, tak, żeby ono się bało, że mu się te robaki zalęgną, jeśli ci uwierzy. No tylko o to, żeby wyrobić w nim prawidłowy, zdrowy nawyk mycia zębów, tak? Więc też jakby tutaj no, należy pamiętać o tym, na co my gramy, co my chcemy osiągnąć. Dobra, tych rzeczy, które wymieniłem, należy się bezwzględnie wystrzegać. I teraz co można zrobić, co należy zrobić, żeby właśnie osiągnąć ten upragniony efekt, żeby dziecko złapało za tą szczoteczkę i te zęby po prostu umyło, tak? Bardzo dobrze działa, mówiąc tak ogólnie, zamienienie całej tej sytuacji w zabawę. No i to znowu na wiele sposobów można zrobić. Dajmy na to, rzuć po prostu takie hasło, że nastawisz powiedzmy minutnik. Nastaw minutnik na 2 czy tam 3 czy 4 minuty, tak? Kiedy twoje dziecko jest w łazience, kiedy masz takie pierwsze symptomy oporu przed myciem zębów. To też jest bardzo ważne, jakby jeżeli ta metoda ma ci zadziałać, musisz bardzo szybko ją zastosować. Widzisz pierwsze symptomy tego, że tutaj twoje dziecko nie złapie za szczoteczkę i nie umyje tych zębów, rzucasz mu wyzwanie. Ty w ten sposób przemodelujesz jego rzeczywistość, no bo okej, postrzega to mycie zębów jako czynność nudną, niepotrzebną. Ty teraz przemodelujesz jego rzeczywistość, przedstawisz mu to od innej strony, w sposób właśnie od strony zabawy. Pokażesz to mycie zębów jako coś ciekawego, no i masz sporą szansę, że się uda. Mówisz, ciekawy jestem, czy uda ci się powiedzmy w ciągu 3 minut umyć te zęby. Nastawiasz tutaj ten minutnik do gotowania jajek czy jakiś stoper. Stawiasz w widocznym dla dziecka miejscu i po prostu wychodzisz z łazienki. O to chodzi, że dajesz dziecku jakby taką możliwość po pierwsze pościgania się z czasem, co jest zabawne samo w sobie z dziecięcej perspektywy, a po drugie zaskoczenia ciebie, tak, że no fajnie, super, wszystko się udało ogarnąć, że jestem taki szybki czy szybka. Tak więc jakby taki wyścig z czasem pięknie, rewelacyjnie tutaj działa. Świetnie działa coś takiego, żeby, że tak powiem, wjechać dziecku na ambicje, tak? Czyli jeżeli chcesz już, że tak powiem, rozmową je przekonać, to najlepiej działa podejście od takiej strony, że ty właśnie, no ty jesteś taki duży czy duża, samodzielny, ty już potrafisz te zęby po prostu umyć, a spójrz na przykład na, no nie wiem, swojego brata czy siostrę, jeśli ma młodsze rodzeństwo, szczególnie jeśli to jest niemowlak, tak, że tutaj na przykład zobacz, Marysia to jest taki niemowlak, jest niesamodzielna, nie potrafi tego sama, a ty jesteś już, dajmy na to, duży chłopak i świetnie to ogarniasz. Po prostu wjedź dziecku na ambicje, to również jest bardzo duża szansa, że ci to, krótko mówiąc, zaskoczy. Zamiana w zabawę. No, na czym to może polegać? Kup takie są specjalne pastylki, które wybarwiają zęby w nieumytych miejscach, tak? Czyli tą płytkę, która się robi na zębach, no, jakąś płytkę bakteryjną, czy po prostu no, to, co tam zostało niedomyte, wybarwia, tak? Na niebiesko, czerwono, zależnie od tego, jaki tam kolor kupisz. Znajdziesz to w internecie bez problemu. No więc znowu, jeżeli ty wyciągniesz takie pastylki, tak? I przedstawisz to jako zabawę, że kurczę, no umyjemy te zęby i zobaczymy właśnie tak, co się zmieni, czy teraz na początku przed myciem bierzemy te pastylki do ust i one są, te zęby się robią całe niebieskie, to teraz zobaczmy, co się stanie, jak je umyjemy, tak? I ty już zacznij tą czynność w ogóle wykonywać, czyli ty też masz jakby dziecko wciągnąć w ten swój świat, masz tą zabawę poniekąd jakby rozpocząć i dziecko do tej gry całej zaprosić. No to jest znowu atrakcyjne, ciekawe z perspektywy dziecka. Bardzo często dzieciaki podłapują. Możesz zaproponować, no, że tutaj mama umyje zęby tobie, a ty umyjesz zęby mamie. Znowu, przedstawiasz jakby, robisz coś inaczej niż zwykle. Oczywiście musisz to w takim entuzjastycznym, wręcz egzaltowanym tonie przedstawić. I znowu, no dziecko jest spora szansa, że podłapie. Co jeszcze świetnie działa. Kup dziecku jakiś mały prezent. Tak, to nie o to chodzi, że to ma być jakieś drogie, wypasione, nie wiadomo co. Po prostu, no może to być jakaś mała zabawka, albo tak naprawdę w sumie jeszcze lepiej by było zrobić dziecku taki jakby bon czy kupon na jakąś wspólną zabawę, coś co dziecko uwielbia, a co w praktyce okazuje się, że gdzieś tam rzadko razem robicie. No to chodzi o to, żeby wyciągnąć jakąś bardzo lubianą przez dziecko grę planszową, która w praktyce jest odkurzana raz na 3 tygodnie. Nie wiem, wyjść na, jakieś wyjście na
dalszy plac zabaw, nie ten najbliższy, tylko jakiś dalszy, które twoje dziecko bardziej lubi od tego bliższego. No po prostu znajdź tu sobie, że tak powiem, znasz swoje dziecko najlepiej, znajdź coś, co będzie dla niego atrakcyjne. Czy to jakby właśnie taka nagroda w postaci fajnego czasu spędzonego z tobą, no czy nawet materialna. I teraz co należy zrobić? Zapakować to do pudła. Weź wielkie pudło, zapakuj to w, tak jak prezent pod choinkę, tak? No w taki sposób, że to ma przyciągać po prostu wzrok, no ma, to opakowanie ma być wypasione i załóż na to 8 czy 10 wstążek, tak? Różnokolorowych wstążek, po prostu opakuj to, no i postaw w jakimś widocznym miejscu, to ma po prostu kłuć, razić w oczy, ma być widoczne, najlepiej jak to miejsce w ogóle będzie w łazience, na jakiejś wyższej półce, ale nie musi być, no i rzuć dziecku hasło. Tak? Za każdym razem, jak ty, że tak powiem, ładnie, bez krzyków, bez przeciągania, bez problemu, po tym jak my ciebie poprosimy, umyjesz zęby, no to będziesz, dostaniesz taką szansę, żeby zdjąć jedną wstążkę z tego prezentu. Jeżeli zdejmiesz wszystkie wstążki i otworzysz to pudło, to ta niespodzianka, pamiętaj, ty nie mówisz, co jest w środku, to jest niespodzianka. O to chodzi, to ma pobudzać wyobraźnię właśnie, dlatego to pakujesz w piękny papier, dlatego dajesz większe pudło niż trzeba, dlatego no, działasz na wyobraźnię dziecka. To, co jest w środku, będzie należało do ciebie. I nie możesz na najgorszych torturach zdradzić dziecku, co jest w środku. Pamiętaj, po prostu nie ma takiej opcji. Póki się nie dobierzesz do środka, to nie będziesz wiedzieć, co jest w środku. Tak masz mu to przedstawić. No i teraz o co chodzi? Jakby, no znowu, przesuwasz, dajesz dziecku motywację do tego, żeby umyć zęby, pokazujesz jakąś taką inną perspektywę tego wszystkiego. I co się dzieje? No, twoje dziecko to 8 czy 10 razy, no musi umyć zęby, żeby dobrać się do tego prezentu. I tak naprawdę wyrobisz w nim, jasne, później jak nawet tego prezentu, kiedy już dostanie to, co jest w środku, no nie będzie, nie zastosujesz tej metody po raz kolejny, no to nie ma większego znaczenia, bo ty już wyrobisz, powiedzmy, pewien nawyk. Tu już jakby przyklepiesz jakąś taką rzeczywistość, gdzie twoje dziecko po prostu łapie za szczoteczkę i myje te zęby, tak po prostu. Co jeszcze rewelacyjnie działa? Możesz zastanowić się, czy nie kupić dziecku szczoteczki elektrycznej podłączonej do specjalnej aplikacji przy pomocy Bluetooth. No o co tutaj chodzi? Jakby takie aplikacje są znowu ładne, kolorowe, dziecko zdobywa tam jakieś gwiazdki, odznaczenia, ta aplikacja pokazuje dokładnie, jak długo jeszcze powinna być myta, która partia zębów, tak? Czy te zęby gdzieś tam z tyłu, z przodu, z dołu, z góry. No znowu, jest to nadanie temu wszystkiemu jakiejś takiej atrakcyjnej, fajnej, wizualnie, no to po prostu działa. Tak, więc jakby kupujesz dziecku elektryczną szczoteczkę, tam jest taka specjalna aplikacja właśnie gdzieś tam na telefonie czy na tablecie, dziecko sobie to obsługuje, no i ma takiego po prostu asystenta do mycia zębów. Jeśli działa, nie ma przecież najmniejszego problemu, żeby z tego korzystać. Co jeszcze? No możesz zaproponować jakąś taką grę czy zabawę i fajnie jakby w jakiś taki sposób powiązać ją właśnie z tematyką mycia zębów. I zrób to w taki sposób przewrotny, że umycie tych zębów będzie nagrodą dla zwycięzcy. O co tutaj chodzi? Ja pamiętam, to już jest dość stara gra, ale jest taka gra, mam nadzieję, że załapiesz, o co mi chodzi. Jest taka gra, która polega na tym, że jest sobie taki krokodylek plastikowy z otwartą szczęką, no i trzeba delikatnie na te zęby naciskać, no i właśnie no, tak długo się naciska, aż któryś nieszczęśnik zostanie upolowany przez tego krokodyla i ta paszcza mu się jakby tak zatrzaśnie, no i wtedy trzeba szybko zabrać palec, żeby nie zostać ugryzionym. Tak, no to na przykład, oczywiście tutaj dowolną inną grę jakąś możesz zaproponować, powiązaną w jakiś sposób z tematyką mycia zębów, czy to gra właśnie taki gotowiec, czy samodzielnie ją stworzysz. No tylko właśnie pamiętaj, że powiedzieć, że to mycie zębów jest jakby nagrodą, tak? Że tutaj jakby ten, kto wygra, może iść umyć zęby jako pierwszy, dostaje jakąś tam, nie wiem, pastę króla, po prostu, nie wiem, kup jakąś atrakcyjną, dajmy na to pomarańczową pastę, pastę w sklepie i tak, reszta myje zwykłą pastą, a tutaj zwycięzca ma jakąś super smakową. Coś wykombinuj, tak? O to chodzi, żeby po prostu coś troszkę namieszać, żeby było troszkę inaczej. Czasem taka mała rzecz, jak właśnie zabranie dziecka do sklepu właśnie, żeby sobie wybrało jakąś atrakcyjną dla niego szczoteczkę czy pastę. I tutaj znowu, no, można w internecie poszukać jakiejś naprawdę
egzotycznej, że tak powiem, szczoteczki, tak, no, przedstawiającą jakąś tam zwierzaczka fajnego, czy pastę właśnie o jakimś, no, turbo rzadko spotykanym smaku, nie wiem, no, pasta o smaku marakuj, powiedzmy. Tak, takie małe rzeczy to już jest jakby krok w kierunku osiągnięcia celu. No, po prostu zachęcasz dziecko do tego, żeby za tą szczoteczkę złapało i te zęby umyło. Zanim przejdę dalej, zanim sprzedam Ci jeszcze parę hitowych i naprawdę rewelacyjnie działających metod, chciałem bardzo serdecznie zaprosić Cię na całkowicie darmowe, na bezpłatne szkolenie przez internet, które poprowadzę w poniedziałek o godzinie 20, a na tym szkoleniu opowiem Ci od A do Z, co robić, kiedy dziecko, krótko mówiąc, nie słucha Ciebie, kiedy ignoruje Twoje prośby i polecenia. Wytłumaczę Ci dokładnie, skąd się tego typu problemy biorą i co należy konkretnie w prawdziwych, życiowych sytuacjach zrobić, żeby po prostu całkowicie to odwrócić, czyli żeby dziecko w sposób automatyczny właśnie reagowało, kiedy o coś je prosisz. Jeżeli chcesz zająć sobie miejsce na tym szkoleniu, jeśli chcesz się załapać całkowicie za darmo, zarejestruj się poprzez link, który znajduje się tutaj pod spodem, w opisie tego filmu albo w pierwszym przypiętym komentarzu. Najlepiej zrób to teraz. Zrób to od razu, żeby ta szansa po prostu nie przeszła Ci gdzieś tam koło nosa. Dobra, mam nadzieję, że już udało Ci się zapisać. Lecimy w takim razie dalej. Metoda tak naprawdę hit, no tak jak mówię, no, z serii tych ostatecznych. Znowu, zamiast robić to, co większość rodziców, czyli gdzieś tam wykłócać się z dzieckiem, denerwować, argumentować nie wiadomo ile, tak, przepychać się po prostu, zrób coś totalnie odwrotnego, czyli po prostu rzucasz hasło, że okej, dzisiaj całą rodziną będziemy coś atrakcyjnego robić, no grać w taką czy inną grę, którą Twoje dziecko lubi, tak? No i mówisz, że zaraz jak umyjemy, że to w tą w ogóle wjazd na imprezę, czyli dostęp do tego, żeby można było zagrać, jest tylko dla osób, które mają, powiedzmy, umyte zęby, tak? Rozkładasz gdzieś tam na przykład, no, ostentacyjnie tą planszówkę czy jakąś tam inną zabawę, no i wszyscy domownicy po kolei idą myć zęby, tak? No i teraz co się może wydarzyć? No Twoje dziecko może albo zachęcone po prostu takim dealem, po prostu grzecznie, no, spokojnie umyć te zęby, no i wtedy idziecie sobie grać, jest fajnie, super, no znacznie lepiej przeznaczyć czas na zabawę z dzieckiem niż na użeranie się, żeby umyło te zęby, jakieś takie przekonywanie go na siłę. No a jeżeli Twoje dziecko oleje i nie umyje tych zębów, no to cała rodzina jakby powinna w tą grę czy zabawę, no coś tam atrakcyjnego robić, tak? To oczywiście nie musi być gra planszowa, ja to podaję jako przykład. I teraz chodzi o to, że nikt nie biega za dzieckiem, nie wchodzi w tyłek, nie przekonuje, że ty teraz te zęby umyj, tak? Albo no bo zobacz, my gramy, też możesz zagrać. Nie, po prostu to olewasz. Gra ma jakby... Z góry należy określić, ile będziecie grali. 15, 20, 30 minut na przykład. I teraz tak, jeżeli twoje dziecko, powiedzmy, no okej, jeśli od razu myje te zęby, no to od razu gra z Wami, tak? Jeśli zreflektuje się po 10 minutach i umyje zęby po 10 minutach, no to na 20 minut gry się jeszcze załapie. Chodzi o to, żeby za nim nie biegać. Jeżeli dziecko jakoś dziwnie zareaguje, nie wiem, wpadnie w histerię, po prostu ignoruj tą histerię. Tak, będzie chciało zniszczyć tą zabawę reszcie domowników, po prostu nie pozwól na to. No powiedzmy, broń tej planszy własnym ciałem, nawet jeżeli to Ci się wyda trochę nienaturalne. No chodzi o to, że jakby dziecko ma, nie, żeby nie robić tylko takiej jakby obietnicy, że jeżeli umyjesz zęby, to coś z Tobą zagramy. Chodzi o to, żeby to rzeczywiście się działo, żeby dziecko patrzyło na to, jak pozostali domownicy grają, jak świetnie się zabawią. Ono ma po prostu widzieć, że coś fajnego przechodzi mu przez palce i że dołączy do tego czegoś fajnego, no dopiero jak te zęby umyje. Tak, to ma go, bo jeżeli zdarzy się tak, że twoje dziecko, że tak powiem, strzeli focha i demonstracyjnie pokaże, że mimo wszystko no tych zębów nie umyje, no to okej, to mu odpuść. Niech dzisiaj na przykład położy się bez mycia zębów, nie ma problemu, za chwilę sytuację powtórzysz znowu i znowu. Za którymś razem, szybciej niż później, zobaczysz, po prostu ci to no zadziała najnormalniej w świecie, ci to gdzieś tam zaskoczy, tak? Czasem może wystarczyć taka prosta rzecz, jak ja to mówię, takie przejęcie, powiedzmy, dowodzenia. Czyli znowu, zamiast jakby nie wychodź z takiego, też tak musisz delikatnie, oczywiście i subtelnie, tu nie chodzi o jakieś musztrowanie dziecka, ale tak troszkę musisz też umieć kierować, no dowodzić, czyli nie startuj z czegoś takiego, że ja Cię błagam, może Ty tutaj umyj te dzisiaj ząbki i tak, tylko no kurczę, proszę umyć zęby. I teraz jakby wciągasz dziecko, idź proszę i umyj zęby, teraz, tak? I w tym momencie dajesz dziecku tą szczoteczkę, po prostu wkładasz mu szczoteczkę
do zębów do jednej ręki, pastę do zębów do drugiej, łapiesz go gdzieś tam za plecy, za ramię i odprowadzasz do łazienki. Tak? I jasne, no to nie jest tak, że to w 100% przypadków tyle, że tak powiem, ci wystarczy, no ale to już jest jakby bardzo dużo, tak? Wciągasz dziecko we własną rzeczywistość, poniekąd już jakby za nie rozpoczynasz wykonanie jakiejś czynności i bardzo często ono po prostu zacznie to kontynuować zamiast gdzieś tam stawiać opór. Ty musisz po prostu dowodzić, dziecko to wtedy wyczuje, no i jest dużo większe prawdopodobieństwo, że zacznie z tobą, krótko mówiąc, współpracować. Jeżeli chcesz, żebym nagrał kolejny odcinek na jakiś konkretny temat, tak, coś ciebie nurtuje, chcesz poznać odpowiedź na jakieś pytanie z dziedziny właśnie problemów wychowawczych, napisz w komentarzu, co ciebie interesuje. Zresztą mam do ciebie wielką prośbę, jeżeli podoba ci się ten kanał, jeżeli podobają ci się treści, które ja tworzę, uważasz, że gadam z sensem i chcesz, krótko mówiąc, więcej, wbij wielką łapę w górę, tak? Napisz jakikolwiek komentarz, udostępnij to. Podeślij swoim znajomym, którzy mają dzieci i może im się przydać. Jeżeli no właśnie wykonasz jakąkolwiek tego typu czynność, to algorytm, czy to YouTube'a, czy to Facebooka, zależnie od tego, gdzie mnie oglądasz, wyświetli ten mój film większej liczbie rodziców. No a dla mnie oczywiście jest to bardzo ważne, że skoro już się produkuje, tutaj właśnie dzielę się swoją wiedzą, to żeby do jak najszerszego grona odbiorców trafić. To jest parę sekund twojego czasu, a ja będę ci naprawdę dozgonnie wdzięczny. Tak więc znowu prośba, zrób to teraz, nie zapomnij. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do tego, żeby subskrybować ten kanał. Dlaczego warto? Przede wszystkim dlatego, że jak klikniesz przycisk subskrybuj i koniecznie taki mały dzwoneczek, który znajduje się obok, no to wtedy będziesz mieć pewność, że YouTube przypomni Ci o każdym nowym filmie, który tutaj właśnie na ten kanał wrzucę. A mało tego, jeżeli nie będziesz subskrybować i nie klikniesz tego dzwoneczka, to bardzo często okazuje się, że w jakiś sposób algorytm YouTube'a po prostu ukryje przed Tobą część materiałów, które tutaj są umieszczone. No więc no myślę, że warto mieć dostęp do wszystkiego, tak? Więc kliknij subskrybuj, kliknij dzwoneczek. Ja już dzisiaj żegnam się z Tobą. Do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć!